Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Jestem Himek i dzisiaj zapraszam do Lidla, a na zachętę mam dla Państwa najnowszą gazetkę tej sieci. A w niej całkiem sporo produktów, którymi będziecie Państwo na pewno zainteresowani, a niektórymi to może nawet się podekscytujecie. Mamy ostatnio takie czasy, że niekiedy zupełnie zwykłe produkty potrafią nam podnieść ciśnienie. Czy to cukier, czy to olej, czy nawet chleb. Dobrze jest więc do zakupów podchodzić na chłodno i kalkulować sobie, co, kiedy i gdzie opłaca się kupić. Nie ma chyba innego wyjścia. W tym całym zamieszaniu zapominamy jednak, że zakupy mogą być źródłem zadowolenia i radości. Szczególnie gdy uświadomimy sobie, jak czasem najzwyklejsze produkty są ciekawe. Chociażby takie masło, o którym ostatnio mówimy tylko w kontekście ceny. A tymczasem z masłem wiąże się niezwykle wiele ciekawostek. Chociażby to, że dla starożytnego ludu Sumerów masło było traktowane jako drogocenne klejnoty. Kurczę, to trochę jak teraz. Też czasem odnoszę wrażenie, że jest ze złota. Ale na przykład w takiej Norwegii przez wiele lat masłem płacono podatki. Czyli w sumie znowu wyszło, że jest cenne ponad miarę. Poszukam może czegoś innego. O, może to. Jedzenie masła przez wiele setek lat było zakazane podczas postu, a jeżeli ktoś bardzo chciał go użyć, to mógł zapłacić specjalną opłatę na rzecz budowy jakiegoś kościoła czy katedry. I całkiem sporo takich kościołów z tych pieniędzy wybudowano. Tylko że nadal wychodzi mi, że masło jest niezwykle cenne. Może więc wspomnę, że w Indiach masło było atrybutem boskości, co akurat jestem w stanie zrozumieć. Tak się bowiem składa, że uwielbiam maślane ciasteczka i uważam, że zdecydowanie mają boski smak. Moje podniebienie bosko łechtają także kopytka posypane cukrem i polane stopionym masłem. Mam tylko nadzieję, że ta ostatnia potrawa przez te wszystkie cenowe perypetie nie stanie się potrawą luksusową. Byłbym bardzo zawiedziony. Podobnie jak byłbym zawiedziony, gdybym nie mógł zjeść kromki świeżego, chrupiącego i ciepłego jeszcze chleba, posmarowanej świeżym masłem i lekko oprószonego solą. Oj, coś mi się wydaje, że chyba w poniedziałek rano pobiegnę do sklepu po masło i świeży chleb. Istnieje więc szansa, że się tam spotkamy. Teraz jednak zapraszam do przejrzenia nowej gazetki Lidla, która obowiązywać będzie już od poniedziałku. Zapraszam więc nie tylko po masło i życzę udanych zakupów. Mam też nadzieję, że szybko spotkamy się ponownie na kanale Gazetki i Promocje, bo chętnie przekażę Państwu najciekawsze informacje o promocjach w ulubionych sklepach Polaków. Miłego oglądania zatem, udanego dnia i do usłyszenia.